Kochani, wychodzą na boisko, druga połowa. Witamy serdecznie jeszcze raz z obiektów Hojnowianki, Hojnów. Ekipa, kochani, Hojnowa naprzeciwko ekipy Iskry, Kochlice. Zobaczcie, kochani, Gutek, Nasia razem w drużynie. Serce raduje mi się bardzo, kochani, oni już razem ze sobą grali niejednokrotnie. Przypominam, kochani, że proszę bardzo, Nasia będzie się próbować z tyłu na lewej, brawo. Pracowała chwilkę z przodu. Gutek teraz, kochani, chyba tam pracował, chyba gra tam, gdzie pracował. Przypominam, że 3-1 prowadzimy w naszym debiucie w barwach Kochlic. 3-1, kochani, wśród trzech bramek dwie strzelał Guciu. Także udany debiut Gutka, kochani. Natomiast no, jeszcze 30 minut przed nami. Słuchajcie, w poprzedniej połowie troszkę Wam opowiadałem na temat naszej przyszłości sportowej, naszej przyszłości piłkarskiej. Nasz światopogląd znacie, wiecie, na jakiej zasadzie funkcjonujemy. Dobro, rozwój przede wszystkim, kochani, dobry i rozwój piłkarski. Także w myśl tej zasady, kochani, wybraliśmy to, co na ten moment tutaj w okolicy jest dla nas absolutnie najlepsze, jest poza naszym zasięgiem finansowym, kochani, dlatego że tak naprawdę nie jesteśmy majętni. Przypominam, jakby brawo, Nasiu, świetnie. Słuchajcie, no będę obserwował i przód, i tył, kochani, dlatego że z tyłu Nasia w tej połowie. Trener będzie próbował ją na różnych pozycjach, kochani. Popracowała troszkę na lewej z przodu, zobaczcie. Okay. Natomiast teraz zobaczymy, jak sobie będzie radzić w tamtej pozycji. Brawo, świetnie. Och, nie zamknięte to dośrodkowanie, a szkoda, bo fajna akcja była. Natomiast przypominam, słuchajcie, kochani, że to pierwszy mecz chłopców w tym... Brawo, Guciu, aj, spalił kolega. No, spalił, spalił, niedużo brakło. Ciekawe, czy ta główka Gutka nie weszłaby, ale chyba nie, bo to nie była siła duża strzału. Także zobaczcie. Chciałem Wam przypomnieć, oj, chyba palił Guciu, nie wiem. Tak, tak. Z metr spalony miał Gutek, 100%. Także, kochani, w tej chwili jesteśmy na debiucie. Będziemy się częściej spotykać z tą ligą. To liga okręgowa. Brawo, Nadiu. Okręgowa Liga Młodzika, kochani, w województwie dolnośląskim. Także jak chcecie śledzić wyniki czy tabele, to zapraszamy. Zobaczcie. I to będzie nie, a jednak nie. Szczęście spore, kochani, przy ekipie z Kochlic. Nie wpada to do sieci, czyli mamy w tej chwili cały czas wynik 3-1. Natomiast, kochani, ja tu tydzień temu o tej porze byłem na meczu Ligi Okręgowej, tam dorosła drużyna Kochlic grała. Przyjechaliśmy, szczerze powiem, popatrzeć, kochani, jak funkcjonuje właśnie drużyna seniorska, jaką gra piłkę. Przyjechaliśmy popatrzeć, kochani, na trenera Kacpra, który dzisiaj jest tutaj przy linii trenerskiej, jest trenerem, który prowadzi drużynę Młodzika, dlatego że przypominam, kochani, że my z Szabełkami uczestniczymy w projekcie, kochani, który tworzą bracia Kwiatkowscy oraz ich tato, czyli trener Staszek. Pracujemy w treningu indywidualnym, kochani, pracujemy w treningu grupowym i uważamy, że to jest na ten moment najlepsze miejsce do piłkarskiego rozwoju, jakie nam się mogło trafić. To będzie gol. Ach, myślałem, że to będzie bramkowa sytuacja. Słuchajcie, trzeba ze spalonego zejść, Igorek. No, słuchajcie, zobaczymy, jak tutaj kondycyjnie sobie poradzą. Przypominam, że gramy 60 minut, kochani. To jest już druga połowa, czyli 30 minut przed nami. W pierwszej połowie myślę, że tych sytuacji strzeleckich mieliśmy naprawdę sporo. Weszły trzy tylko albo aż. W każdym razie, przepraszam, oni się uczą funkcjonować, kochani. Na takich pozycjach, na takim boisku. Przypominam, że my mieliśmy okazję cały zeszły sezon grać z Zagłębiem Lubin już w kategorii młodzika jako rok młodsi. W tej chwili jesteśmy kategorią wiodącą, dlatego w tej chwili... Natomiast no, nasi to jest absolutnie, kochani, debiut. Nasia, kochani, zaraz zobaczmy, jak sobie, kochani, poradzi. Pierwszą połowę grała... Nie chcę mi się. Rzucaj to!
Świetnie. Fajna skrzydłami akcja. Fajnie pograli kochani w tej akcji. Natomiast no, w światło bramki jeszcze strzału nie mieliśmy. A to jest w tej chwili 5. minuta meczu. No, na ostatnim obrońcy kochani się przycięło. Myślę, że brawo, czujny chłopak. Gdyby jeszcze te pół metra przepchał piłę Gutek, myślę, że mielibyśmy strzał z armaty. Natomiast dobry meczyk, fajnie to wygląda. Nie mamy tutaj, słuchajcie, cześć, dzień dobry, jak masz na imię? Kuba. Cześć Kubuś, stąd z Chojnowa jesteś? Cześć, oglądasz kanał? A chyba nie spodziewałeś się nas dzisiaj tu spotkać, nie. Co? Nie? Nie. Chciałbyś pozdrawiać kogoś, Kubusiu? Kudełka i... Super. Zobacz, Tusia z numerem 59 jest z tyłu. Kudełek jest tam z mamcią, zobacz, na trybunach. Możesz przyjść spokojnie mu przybić piątkę. Siedzą tam z mamą. My mieszkamy tak naprawdę od ciebie, kochany, niecałe 30 kilometrów. Natomiast muszę ci powiedzieć, że troszkę co chyba nie układa się mecz dla ciebie, jako dla Chojnowa. Gutek was tutaj takie pokarał troszkę. Oglądam odcinki. Aha. Oglądam odcinki. Aha. I kojarzę, że to by. Ach, rozumiem. Natomiast no, na razie meczyk się jeszcze nie układa. Zobaczcie, jak teraz Nadia sobie w tej sytuacji poradzi. Świetnie, bezpiecznie z bramkarzem. No kochani, dzisiaj nas już troszkę to kosztowało raz utratę bramy, ale w tej chwili fajnie z tego wychodzimy. Brawo Nadia, świetnie wprowadzona piłka do linii tutaj ataku. Już jesteśmy przy polu karnym, słuchajcie, także świetnie to zrobił. Niewiele brakło, mielibyśmy kochani znowu akcję, natomiast w tej chwili trwa fajne przepychanie liny, podoba nam się to. Zobaczcie. Świetnie. Fajnie to wygląda. Jak meczyk się podoba w ogóle? Fajnie grają? Super. Ja w ogóle ten mecz podoba. Ty też trenujesz? Nie. Nie trenujesz? Może od września zacznę. No to świetnie. Szkoła zaczyna. No to super. Tu weź stąd piłeczkę. Tom Nadiu masz. Nadia, kochani, w debiucie naprawdę jestem taki dumny, taki szczęśliwy, kochani. Trafiliśmy w dla nas najlepsze miejsce do piłkarskiego rozwoju, kochani, na ten moment, na ich kategorię wiekową, kochani. Będzie bardzo dużo grania, będziemy grać, poszło, będziemy grać ligę młodzika, będziemy grać ligę trampkarza, kochani, to jest też niesamowite. Także przed nami naprawdę wspaniałe doświadczenia piłkarskie, przy tym wspaniały trening, bardzo dobry warsztat. Treningi indywidualne z trenerem Staszkiem, oczywiście będziemy pracować, kochani, nad treningiem siłowym, będziemy treningiem motor... szkoda, ale to jeszcze nie wyszło. Brawo. Brawo za powrót. Ach, złapana Nasia. Naśka odkopnęła piłę. Ach, ładną akcję teraz przeprowadzili chłopcy, kochani. Idzie chyba na siurka troszeczkę odpocząć, kochani. Wchodzi kolega. Tak, będą przetasowania teraz w składzie. Brawo, Nasiu, wspaniały meczyk. Patrzcie, bo teraz Gutek ucieka. Zabiera się z piłą. Nadinko, brawo, super meczyk. Gratulacje, misiu. Poszła Nasiuńka teraz, patrzcie. A Kudeł? Jest tutaj, na tam osiedzi obok mamci. Zobacz. Fajny neczyk, słuchajcie, teraz wam możemy zdradzić tajemnicę, mieliśmy nie mówić, Nasia z małym przeziębionkiem, jest katar, od wczoraj z domu nie wychodziła, z obawy, żeby się nic nie stało gorszego, także w tej chwili, och, Gutek, kochani, chyba sobie tutaj poddziurkował chłopaka. Natomiast no, chciała Nasia bardzo być, zagrać, także słuchajcie, zagrała. Brawo, ładna akcja, ładne dośrodkowanie. 4-1. Gratulujemy serdecznie, kochani. No, pierwszy mecz w tej odsłonie, w tej połowie, w tym meczu. Natomiast czwarty, pierwszy w tej połowie, a czwarty w meczu. Prowadzimy 4-1 z ekipą z Chojnowa.
Zobaczcie. Przypominam, kochani, że Nadi to pierwsze minuty w ogóle w kategorii Młodzi Gutek. Już pograł, strzelał już wiele goli, natomiast tutaj dla drużyny Kochlic pierwszy raz z dwoma bramkami w poprzedniej połowie, kochani, z ładną grą, z asystami. Nie wiem, czy asystował? Nie, asysty nie. Takie ładne lobiki dawał, ale to się nie udało bramą skończyć. Natomiast patrzcie. Szybciej do niego. Świetnie. Kochani, no troszkę widzę, boisko nie jest lekkie. Woda stoi. No parę dni padało. Oj. Szkoda, że długo holował kolega piłkę. Już się prosiło podanie. Dostaliśmy z tego faulu. Jest rzut wolny. Ale będziemy chyba teraz mieli fajne zagrożenie bramki z tej strony. Uwaga. Zobaczmy. Troszkę obok, kochani. Natomiast patrzę, że piłka chyba mocno wody popiła. Boisko jest bardzo mokre. Jest grząsko. No, padało nieustannie przez 2-3 dni. To naprawdę mocno padało. W dniu wczorajszym, powiem wam, jechaliśmy samochodem. Wycieraczki ledwo nadążały zbierać. Także być może drenaż nie zdążył tego, kochani, odciągnąć wszystkiego. Natomiast uwaga. prowadzimy w tym meczyku. Słuchajcie, we wtorek będziemy grać zaległą kolejkę z Futbol Akademii Legnica. Także za moment kolejny mecz ligowy przed wami. No już kategoria, kochani, 2006 w tym roku będzie miała dużo mniej turniei, czyli owszem, będziemy się jeszcze pojawiać, ale to często będą turnieje okolicznościowe. Natomiast Kudełek i Nadia, idzie Guciu troszeczkę odpocząć, Kudełek i Nadia, kochani, będą piątki z trenerem. Kudełek z Nasią, kochani, będą jeszcze rozgrywać swoje turnieje. Kudełek rozgrywał turniej wczoraj. W dniu wczorajszym, kochani, w Bolesławcu zagrali fajne zawody. Będą na kanale te zawody. Słuchajcie, to były zawody z rok starszym kolegą, także z rok starszym rocznikiem, z 2010. Nie grało się Kudełkowi łatwo, ale zdobywał doświadczenie, zdobywał też bramki, świetnie się bawił. Nadia z kolei, kochani, będzie w sobotę w Świdnicy. Będziemy na żeńskim turnieju, także pozdrawiamy wszystkie dziewczynki, które grają. Patrzcie. Świetnie. Świetnie, kochani, fajną kontrę teraz prowadzą tutaj chłopcy z Chojnowa. Sporo kibiców, kochani, się zgromadziło, za moimi plecami też, na trybunach. Przypominamy, że to kategoria Młodzik w województwie dolnośląskim, klasa okręgowa. Z Kochlic tutaj, myślę, jest jakieś, kochani, 30 km. My mieliśmy znacznie bliżej. My z Bolesławca mamy tu, kochani, może 15-20 km. Myślę, że z Kochlic tutaj może być, zaraz wam powiem, 30, może 30 kilka kilometrów. My w tej chwili, słuchajcie, z Bolesławca od siebie do Kochlic na trening autostradami jedziemy, kochani, pół godziny. Także kochani,
Czasowo jakby mamy o wiele lepiej, jak dojeżdżaliśmy do Lubina. Dojazd do Lubina nam zajmował godzinę. Przypominam, że 4 lata i sama droga o wiele gorsza, kochani. Jeździliśmy lasami, mnóstwo dzikiej zwierzyny, natomiast no tutaj cały czas autostradą pod samo boisko w Kochlicach. Natomiast sporo opowiadaliśmy o Kochlicach, o naszej przygodzie, jak będziemy ją kontynuować od 18 w sezonie 2018-19. Zachęcamy Was, tych z Was, którzy nie oglądali poprzedniej połowy, lećcie, już nie chodzi, żeby oglądać, kochani, bramki, było ich sporo, wpadły 3 w tamtym meczu, ale właśnie w tamtym, przy okazji tamtej połowy opowiadaliśmy naszą obecną sytuację, obiecaliśmy Wam, że powiemy, jak to wygląda, gdzie Gutek będzie swoją karierę kontynuował, jak to będzie, kochani, wyglądać. Natomiast mówię, jesteśmy bardzo szczęśliwi, dlatego że i Gutek, i Nadia odpoczywają w tej chwili przy ławce, przy trenerze Kacprze. Oni będą swoje kariery kontynuować właśnie tu przy trenerze Kacprze, Bartku i trenerze Staszku. Rodzinnie, szabełkowo rodzinnie z Kwiatkowskimi. Dla nas to serduszko na miód, cieszymy się naprawdę bardzo z takiego obrotu spraw. Słuchajcie, mamy około połowy drugiej połowy. Ta kategoria ma bramki na szesnastkach. Gra 2 razy 30 minut po 8 plus bramkarz. Potem, kochani, rosną dzieciaczki, rosną kategorie, rosną boiska i tak aż do seniorskiej piły. Troszkę się uspokoiła, kochani, druga połowa. W pierwszej chyba była większa przewaga drużyny z Kochlic, natomiast teraz tak myślę, że meczyk się mocniej wyrównał. Nie ma tak wielu sytuacji strzeleckich, które mieliśmy w pierwszej połowie. Było ich tam naprawdę mnóstwo. Bramkarz kilka fajnych bramek wyjął. Kilka piłek bramkarze fajnie zamknęli. Słuchajcie, idzie Gutek teraz troszkę od tyłu popracować. Zmienia kolega tam na tamtej pozycji. Zobaczcie. Myślę, że będzie takim troszkę chyba piszczkowym obrońcą. Myślę, on się zapuszcza do przodu. Bezpieczna piła, ale odbiór jest, brawo. Słuchajcie, straty są rzeczą ludzką w piłce i trafiają się bardzo często, tylko ważne jest, jak po tej stracie się zachowujemy. Do straty, pamiętajcie, do odbioru zawsze powinniśmy być pierwsi. Brawo, Gutek, jest przechwyt, brawo, świetnie. Bramkarz, kochani, ten strzał paruje, natomiast fajny strzał, ładnie sobie podszedł. Mamy faul na Gutku. Jest faul na Gutku. Gutek, kochani, przechodzi teraz do środka. Czyli wracamy chyba do ustawienia pierwotnego. Myślę, że to będzie Gutek próbował tutaj. Uwaga. Kolega wywarczył rzut rożny. Kochani, no tak z imion to my jeszcze tutaj wszystkich nie nazywamy, dlatego że jesteśmy po 3 treningach, kochani, w Kochlicach. Mieliśmy bardzo aktywne wakacje. Przypominamy, że dzisiaj to 2 września. Pierwsza kolejka. Nasz debiut
Ach, minął się Gutek, kochani, z piłą jeszcze jeden rożny. Nie, jednak pan sędzia daje piątkę. Przebili nogę. Nie, jednak jest piątka. W interpretacji pana sędziego ja też bym dał rożny, bo wydaje mi się, że strzał był zablokowany i wypchana piła po nodze obrońcy. Okej. Zobaczcie, fajna teraz akcja, idzie kontra. Ach, kochani, troszkę bilardowo, ale bez goli. Przypominam, 3 gole strzeliliśmy w pierwszej połowie, na razie strzeliliśmy 1. Nasia, widzę, też wróciła, kochani, na boisko. Cześć, Kudełku, piąteczka. Jak się meczyk podoba? Dobrze, nie? A jak ci się wczoraj na turnieju grało? Patrz, Gucio się teraz przepycha. Jest piła, świetną piłę tutaj dał Igorowi, brawo. Próbował się Igor ładnie obrócić, jeszcze Nadia. Tato. No, tato, tak, synku? Ja biegnę kółeczko. Dobra, leć się jedno kółeczko. Dobra, to biegnijcie razem, kto pierwszy? Ognia, chłopaki. Dawać, kółeczko wasze, start. Patrzymy, jak wam sił starczy. Polecieli, kochani, na ściganie. No, kolega dobre wyzwanie wziął, bo Kudeł to taki pędzi wiatr trochę. Lecą. 400 metrów przed nimi. Tyle takie kudełko, takie wychodzi. Zobaczcie. Ona chyba jest ciężka, ja mam wrażenie. Wiesz, ona się wody popiła, wiesz? Nie? Stoi woda na boisku, nie? Na trawie. Widzę, że się troszeczkę zatrzymuje im ta piłka. Słuchajcie, coś się chłopaki przycięli tam. Nie biegną z powrotem, nie biegną dalej. Fajna próba, brawo. Coś nasze kudły nie dobiegły. Kudziu, mieliście dookoła lecieć. Co z wami, ekipo? Co z wami, sportowcy? Ach, nie całe, tylko dookoła, tak? Bez rozgrzewki. Dobra. Słuchajcie, rozpędza się Gutek, kochani. No. Ach, niewiele brakło, kochani. Widzę, Gutek szuka bramki. Zmęczyliście się trochę, chłopaki. Słuchajcie, szuka Gutek swojej bramki w drugiej połowie. Przypominam, że w poprzedniej strzelił, kochani, 2. Mógł strzelić, myślę, znacznie więcej. Natomiast sytuacji było troszkę więcej. Ale to pamiętajcie, kochani, zawsze jest debiut, jest granie, jest poznawanie się z kolegami. Słuchajcie, kto... oni muszą się poznać, zobaczyć, kto, jak to funkcjonuje. Przyzwyczaić się, kto do jakiej nogi, komu ma grać. No, jak na debiut, naprawdę świetnie, fajnie sobie poczynają. Dobry meczek. Ty lecisz sam, Kudełku? Będę się liczyć. Dobra, no to powodzenia. Kolega, kochani, nie dał rady. Zobaczcie. Prowadzi Gutek piłkę, wchodzi w środek. Odpalił Nadię. Zobaczcie. A wy gdzieś gracie u Bolesławcu na meczu? Nie, no jesteśmy w Kochlicach w tej chwili w klubie, wiesz? Uwaga. Zmęczyłem się. No tak. Kudełek leci? Patrz, leci też Kudełek. Może kamerę kupię, GoPro. Lepiej wodą odporną, żeby na basen chodzić. Świetnie, ale najlepiej pogadaj z mamą, kupuj buty i dawaj na trening, dobra? Dlatego, że szkoda fajnie się ruszać, wiesz, o co chodzi. My jesteśmy wielkim propagatorem sportu, bardziej jak nagrywania przez was, wiesz? Dlatego jak będziecie gdzieś tam mieli możliwość, a w Chojnowie wiem, że jest dużo, jest Futbol Akademii, jest Chojnowianka Chojnów, tak? Mhm. Jakie kluby jeszcze macie tu w Chojnowie? Nie wiem. Można przyjść, pobawić się, poruszać, zobaczyć, wiesz... poznasz dużo fajnych kolegów. A mój kolega, oglądałam mojego kolegi i powiedział mi, że ma przycisk srebrny youtubera. Mhm. Ciężko zamówić takie coś. No tego się nie zamawia, to musisz, wiesz, być
to musisz osiągnąć po prostu 100 tysięcy subskrypcji. Tak, dokładnie. I my coś takiego dostaliśmy, ale to się nie zamawia, tylko wiesz, to jest jakby nagroda. Ktoś was jeszcze ogląda? Wydaje mi się, że jest parę osób. Ja na pewno. Świetnie, fajnie, że jesteś. Ja natomiast mówię ci, no my bardziej się cieszymy, jak ktoś gra w piłkę, jak nas ogląda. Wiesz, ja patrzcie. Wpisuję, ładnie, Nasia, brawo! Wpisuję kudeł i mi wychodzą tam z wakacji, zimowe te wyjazdy. Wszystko no, tam jest dużo, wiesz, i fajnej i zabawy, i... No. Brawo, kudełku, ile było? Ja zapomniałam. Liczyłeś? Ja liczyłem. Nie liczyłeś? On też nie liczył, ale miałeś dobry czas, kudełku. Ja zapomniałam dać łapki, ale... Ja, wiesz, próbuję. O co chodzi. No. Cały czas ciskuję subskrypcję i jedno mi serduszko ktoś wystawił. Mam buty sportowe, ale musimy te buty wydać. Mamy, kochani, około 5 minut do końca meczu, także w tej chwili... Dużo tego driblingu, kochani, dużo tego kiwania. Myślę, że mówię, poukłada się z tego drużyna, słuchajcie, na 100%, bo materiał jest naprawdę fajny. Muszę wam powiedzieć, kochani, że fajnie się chłopców ogląda, jak i dziewczynki oczywiście, jak na pierwszy mecz, który, kochani, mówię, rozgrywają razem, to źle to naprawdę nie wygląda. Szacunek oczywiście też dla Chojnowa, dlatego że jakby myślę, ciężko byłoby im tu strzelić jeszcze 3 bramki, żeby odwrócić losy tego spotkania. Natomiast oni cały czas, kochani, walczą, tak jakby nie było tablicy wyników, tak jakby nie było wyników. Także, kochani, naprawdę ogromny dla nich szacunek. Fajna ta piłka. Oj, za głowę się Gutek złapał, kochani. Za gęsto chyba. We dwóch byli w środku, kochani, dlatego się problem zrobił. Do końca chyba nikt nie wiedział, kto ma za tą piłką pójść. Kolega był bliżej, natomiast no, strzału z tego nie oddał. Myślę, że pewnie sporo do poprawy będzie miał trener w tym meczu. Nie nam to, kochani, jakby oceniać. My jesteśmy tylko spokojnym obserwatorem. Pamiętajcie, że ja za bardzo na tej piłce się nie znam, natomiast widzę, że jest fajny potencjał, jest z czego ulepić naprawdę wspaniałą drużynę. To wspaniała drużyna jest, kochani, natomiast drużynę, która może tutaj naprawdę no, znaczącą rolę w tej drużynie, w tej lidze odegrać, kochani. Brawo, Gutek jeszcze wyprzedził. Oj, jest faulem. Troszkę za miękko, kochani, niewiele brakło. Łapał. Takie mam wrażenie, że bardzo ciasno grają. Kolega numer 7 z Gutkiem tam bardzo sobie mocno dublują tą pozycję. Nie wiem kto gdzie, jak tam miał założenia, gdzie grać. Natomiast grają tam po prostu ciasno. A tu chyba na bramkę swoją w tej chwili mocno pracuje Chojnów i być może ją znajdzie. Pięć minut, Gutek. Kochani, 29 minutka meczu. No, tak jak wam mówię, kochani, jeszcze się tutaj troszkę drużyna musi ze sobą poznać. Pierwszy mecz, pierwsze koty za płoty. Także na pewno gratulujemy wyniku. Druga połowa taka dużo mocniej, spokojniejsza, kochani, ale też i świetnie. Oj, niedokładna ta piła. Oni się jeszcze, mówię, nie czują, nie do końca rozumieją swoje zagrania.
Natomiast jak to zaskoczy, słuchajcie, to będzie to naprawdę maszyna, która będzie no ciężką do ogrania. Zobaczcie, fajna kąśliwa kontra. Piłka do środka, brawo Nadio. Oj, 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 szkoda. Walczą, 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 kochani. Świetnie to zrobił, brawo. Rafał Gutek, ale szukał tej bramki, słuchaj. Brawo, Kziołku. Brawo, Igor. Słuchajcie, ale szukał, kochani, Gutek tej bramki. 31 minuta i to chyba bramka, która jednocześnie kończy mecz. To na koniec? Na koniec, tak? Jeden gwizdek, dwie sytuacje. Słuchajcie, śmiać mi się chce, dlatego że, kochani, teraz już mogę wam powiedzieć na zakończenie meczu. Gutek. Słuchajcie. Gucio! Gutek! Śmiać nam się chce, kochani. No nic, dobra. Równo z dzwonkiem wpada bramka, szukał Gutek tej bramki naprawdę bardzo mocno. Gdzieś tam zrobiliśmy sobie taki mały challenge, ale jeszcze wam nie powiem o tym. W każdym razie do tego wypełnienia challenge'u brakowało tej bramki. Gutek z hat-trickiem otworzył, kochani, sezon. Widziałeś Gutka bramkę? Udało mu się czy nie? Udało mu się trzy? Tak, tylko cicho, nic nie mów jeszcze, Kudzie. Ale równo trzy? No trzecią z gwizdkiem. Gdzie udał? Kochani, przy następnym odcinku dowiecie się, czego dotyczył challenge. W każdym razie mieliśmy sytuację taką gdzieś tam. Zawsze sobie dodajmy troszkę pikanterii, zabawy. Cieszymy się bardzo mocno swoją piłką nożną i mówiliśmy, kochani... Teraz tato sobie będę liczył. Dobra, to goń i licz, Kudziu. Natomiast przy następnym meczu ligowym we wtorek, kochani, powiemy wam, czego challenge dotyczył. Natomiast no mimo wszystko, Gutek, widzę, wypełnione mamy w połowie zobowiązanie, a czego dotyczyło, powiem wam za moment. Gratulujemy serdecznie ekipie z Kochlic. Jaki wynik jest? 5-1, tak? 5-1 chyba zakończył się mecz, nie? 5-1. Gratulujemy ekipie Chojnowa, która naprawdę świetnie sobie, kochani, poczynała w tym meczyku również. Kochlice wygrały 5-1, także gratulujemy trenerze Kacprze, gratulujemy drużynie. Pierwsze koty za płoty. Powodzenia. Natomiast, kochani, chciałbym tylko przypomnieć jedną rzecz, że my w projekcie Kochlice jesteśmy prowadzeni naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie. Chciałbym, żebyście zobaczyli, zobaczcie, wspaniały moment rozbiegania pomeczowego drużyny. Natomiast pozwolę sobie im zrobić zdjęcie tutaj, jak dobiegną do nas, słuchajcie, także... Gratulacje, panowie, dobry meczyk. I panie, gratulacje, wspaniały meczyk. Guciu, wypełniłeś to. Nie powiedziałem co, ale 50% gratki, co? Gutek się tylko uśmiechnął, kochani, dlatego że mówię, no, bądźcie z nami na następnym meczu. Dowiecie się, jaki challenge mieliśmy założony i czego ten challenge dotyczy. Natomiast pamiętajcie, kochani, że to jest takie rozbieganie meczowe, bardzo ważna rzecz, jak stretching po treningu, jak rozciąganie, jak to, kochani, aby mięśnie wróciły z powrotem sprzed stanu szoku, sprzed stanu wysiłku. Słuchajcie, potem nie będziecie nigdy wiedzieć, co to jest jakieś przemęczenie, mikrourazy, martwica kości i tego typu sprawy.
sprawy. Brawo, mój sportowcu wspaniały. Ile doliczyłeś? 59. Kochany, jesteś niesamowity. 59, całe ogrodzenie, całe okrążenie 400. Kochani, jeszcze raz żegnam się z Wami z pięknego, wspaniałego boiska. Teraz, kochani, pozwolę sobie na nie wejść, ale... Nie, tam gdzieś momentami chyba tylko, tak? Nie wiem, bo wydaje się, że sucha jest, tak? Nawierzchnia, ale były takie momenty, że gdzieś ta piła, może już odciągnęł drenaż wodę. Jeszcze raz gratulujemy serdecznie, pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnym meczu.